Zdrowia dla normalnych. No, jeżeli się tak zastanawialiście, co się w Ameryce dzieje, no i czy idzie to w kierunku komunizmu, no wygląda na to, że nie idzie w kierunku komunizmu. W Ameryce będzie po prostu kapitalizm komunistyczny albo komunizm kapitalistyczny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No w zasadzie to jest to Biden i jego banda wszystkich komunistów, no to będzie tak jak w Chinach, tak? No będzie przemysł jakiś, nie będzie państwowy jak w ZSRR czy w Polsce, no i nie będzie prywatny tak jak w Ameryce 4 lata temu, rok można powiedzieć temu. Będzie prywatny, ale kontrolowany przez państwo. No w zasadzie to nawet nie państwo, tylko będzie kontrolowany przez partię. W Ameryce komuniści planują mieć jedną partię, która będzie ustalała plany 5-letnie, czyli już nie będzie w zasadzie demokracji. Partia Demokratyczna już oficjalnie chyba zmieni nazwę na Komunistyczna Partia Ameryki. Zlikwiduje wszystkich oponentów, no poprzez oszukiwanie wyborów, jak również szykanowanie. No na Alaskę też się na razie chyba nie będą wysyłali, no ale to jest możliwe, że niedługo będzie. Biden w zeszłym tygodniu wyszedł i powiedział, że 40 lat temu zdecydowaliśmy obrać złą ścieżkę ekonomiczną. No, o co to chodzi? No, o to chodzi, że w Ameryce 40 lat temu troszeczkę się zmieniło podejście, 50 lat temu zmieniło się podejście do antymonopolu. Ogólnie rzecz biorąc, to o co to chodziło przez te 40 lat? No, chodziło o to, że w roku 1978 roku taki autor, ekonomista Robert Bork, on napisał taką książkę, no to był bestseller, właśnie się sprzedawała i to była taka teoria cen, jak to wszystko jest skomplikowane i o co to chodziło. No to chodziło, tytuł sam w sumie, no to była antymonopol, antitrust, paradoks, a podtytuł, no to było to, że wojna polityczna sama ze sobą, czyli taka wojna polityczna, wojna ekonomiczna, paradoks, jak to wszystko wyregulować. No bo jednak jest te dwa diametralnie różne podejścia, czyli lewackie kompletnie wszystko państwo kontroluje, do państwa należy, no i jest ten kapitalizm, gdzie jest człowiek, tak, no bo to lewica i prawica to się dzieli tym, że tu są jednostki, które tworzą całą plażę, a tutaj jest jedna wielka plaża i ziarenka nie mają nic do powiedzenia. No i jest ten paradoks, bo wszystkie te działania antymonopolowe, no to miały być, to były zaprojektowane, żeby zabezpieczały czy ochroniły nabywców, konsumentów, wszystkich tych małych ludzi, żeby no sklepiki małe, tego rodzaju rzeczy, o to wszystko chodziło. Louis Brandeis, no to on był sędzią w Sądzie Najwyższym, tak mniej więcej w okresie międzywojennym, no i on w zasadzie to wyciągnął maczugę tam spod pachy, no i zaczął napierniczać wszystkie te wielkie biznesy amerykańskie. No to w okres międzywojenny, no to właśnie bardzo takie lewicowe to wszystko było. No i to mówił, że wszystkie te wielkie biznesy, no to niszczą te malutkie biznesy i niszczą bardzo wartościowych ludzi, no zakładając, że powiedzmy te wielkie biznesy są prowadzone przez niewartościowych ludzi, no i że w wielkich biznesach nikt tam nie zarabia, nie ma pensji, nie ma pieniędzy, nie ma zysków w
akcjach i tak dalej, i tak dalej. Także, że to Brandeis, on zrobił taką wojnę klas, można powiedzieć. No i on doprowadził do tego, że prawo musi zabezpieczać malutkie firmy przeciwko wielkim firmom, przeciwko bezwzględnym wielkim firmom, które w zasadzie, no większe firmy, no to z reguły są bardziej efektywne, no bo to mogą kupić więcej i taniej, wyprodukować więcej i taniej, przetrzymać i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest ten klasyczny przykład sklepiku na rogu i wielkiego sklepu trochę dalej. Te malutkie sklepiki, to ludzie tam nie lubią chodzić, no bo nie ma wyboru, nie lubią kupować, no bo jest trochę drożej. No i później to jest obwiniane, są te duże sklepy. No w tych dużych sklepach, no to tam pracuje 20-50 osób, powiedzmy, też jest 500 czy 600 rzeczy do wyboru, także to wszystko proporcjonalnie, no jest jakoś to ma sens, no tyle tylko, że dla tych małych przedsiębiorców, no to najbardziej jest, no nie tyle co szkodliwe, co niekorzystne, tak, także że wszyscy zawsze stają w obronie tych malutkich sklepików, czy malutkich fabryczek. No i w okresie międzywojennym właśnie to były te wszystkie te ruchy antymonopolowe, antytrustowe, no ale to za bardzo też nie działało, bo w latach 1960-70 wszystkie te wielkie biznesy były bardzo, bardzo efektywne i ustalanie tego, kto jest wartościowy, kto powinien produkować, a nie produkować, czyli w zasadzie no, ingerencja państwa w to, kto jest zwycięzcą, kto nie jest zwycięzcą, no to doprowadziła do tego, że w latach 1970 spojrzano na to w ten sposób, że musi konsumer na tym wygrywać, żeby mniej płacił, żeby miał większą skalę do wyboru produktów, no że konkurencja konkurencją, no ale najważniejsza to jest cena dla ludzi kupujących te produkty. No i teraz zaczyna się Biden i Lina Khan. Lina Khan, no to ona jest Palestynką, Pakistanką, następną z nieeuropejczyków, którzy w zasadzie rodzice chyba przyjechali do Ameryki, bardzo komunizujący. No i ona właśnie jest bardzo komunizująca. No i ona wprowadza tą nową maczugę do ekonomii. Znowu chce regulować i kontrolować. Nie chce, żeby partia była właścicielem kapitalizmu. Po prostu oni, komuniści amerykańscy, zrobili coś hybryd taki, że będą po prostu regulować. Będą regulować firmy farmaceutyczne, będą regulować ubezpieczenia zdrowotne, cały ten system opieki zdrowotnej, rolnictwo, tą agrykulturę, telekomunikację, technologię jako taką, no i produkcję. Oni po prostu nie upaństwowią, tylko państwo jednopartyjny system polityczny po prostu przejmie władzę nad tym wszystkim. No nie wiadomo, czy będą jeszcze pierwsi sekretarze partii w firmach prywatnych, no ale to patrząc na Chiny, no to komunistom amerykańskim bardzo to się podoba. No i rozkaz prezydencki. Biden podpisał rozkaz prezydencki w zeszłym tygodniu, który w zasadzie pozwala cały ten alfabet federalnych agencji będzie mógł wsadzać nos w firmy prywatne, no i będą mogli używać swojego autorytetu i swojej władzy do tego, żeby zmieniać decyzje biznesowe. A wszystko będzie bazowane na tym, że jeżeli powiedzą, że to niszczy konkurencję, no to te firmy będą po prostu ścigane. No ale jeżeli nie będą ścigane, no to Biały Dom ma
w zasadzie komisję antymonopolową, antytrustową pani Khan, Pakistanka, ona w zasadzie powie im wszystko, co mają robić i powie im, kto jest szefową. Tak, także zamordyzm ekonomiczny powolutku się zaczyna. Biden mówi, że trzeba coś zrobić z tą Ameryką, dlatego że 40 lat wielkie firmy po prostu rozwinęły się. No i faktycznie się rozwinęły i teraz muszą być opanowane dzięki Google, dzięki YouTube'om, dzięki Facebook'om. No to demokraci uzyskali władzę, no i teraz właśnie władza przychodzi po nich. I zaczyna ich ustawiać do tego, co powinni robić. No i w zasadzie zabiera im tą siłę i władzę. Także jak Lenin powiedział, że kapitaliści sprzedadzą sznur komunistom, a komuniści ich powierzą, no to właśnie dzisiaj jest ten przypadek, kiedy wielkie biznesy są wieszane. No. Nie ma dwóch zdań, że ten rozwój technologiczny, patrząc na te Google czy Amazon, no to 30 lat temu to człowiek nie wyobrażał sobie, czy nawet telefony. Te telefony są strasznie tanie, no ale dlaczego? No dlatego, że zlikwidowano w zasadzie ograniczenia, regulacje. No i wszyscy konkurencja się zaczęła robić między najróżniejszymi firmami. No i te najróżniejsze firmy jakoś tam okazywały się, że produkowały to wszystko tanio. No i klient, konsument ma teraz do wyboru, do koloru, no wydaje spore pieniądze, no bo płaci za telefon, za internet, za te wszystkie dodatkowe rzeczy, to są spore pieniądze. No Biden to mówi, że nie ma wzrostu od 40 lat, no i że trzeba coś z tym zrobić, no ale wzrost pomiędzy 1980 rokiem a 2020, no to bardzo, bardzo był duży wzrost. Według Banku Światowego Amerykanie podwoili swój dochód, a w zasadzie ekonomia amerykańska to się potroiła. 40 lat i się potroiła. Dochody amerykańskich rodzin wzrosły prawie że dwukrotnie. Także jeżeli popatrząc, no to Joe Biden krytykuje, że 10% rocznie dochodu narodowego, no biorąc pod uwagę powiedzmy inflację pomiędzy 1980 a 2020 roku, no to jest niewystarczające. Wystarczająca, no ale to jest 2% więcej, czyli 1/5 więcej niż przez poprzednie 40 lat, czyli od 1940 do 1980 roku. No jak się popatrzy na te standardy konsumenckie, na te ceny konsumenckie, no to raczej klient jest do przodu. Klient jest chyba najbardziej zadowolony. Jeżeli ktoś by miał $1000, no to było dosyć sporo w 1980 roku i by zainwestował w S&P, no to jest S&P 500, czyli to jest 500 największych firm amerykańskich, w które można zainwestować, no to z dywidendy, no i nie wypłacając nic, no to $1000 w 1980 roku, w 2020 byłoby prawie 98 tysięcy, tak, także no to spory wzrost jest. No i to jest mniej więcej właśnie tak 10%. No i Biden narzeka, że jest za mało tych mniejszych biznesów. No ale tych małych biznesów, no to nie jest taka prawda, bo
Bo małych biznesów również wzrosło, 51% wzrosło małych biznesów, a populacja tak dużo nie wzrosła pomiędzy 1980 a 2020 rokiem. Także małe biznesy również się rozwijają, duże biznesy są kolosalne i jakieś gigantyczne. Jeżeli administracja Bidena, no przypuszczalnie w 2022 roku coś się zmieni, tak, bo ludzie zobaczą, że on jednak wprowadza ten komunizm dosyć szalony. Jeżeli przejedzie walcem wszystkie te przemysły amerykańskie i, no i zacznie pilnować mniejszych jakichś firm, które nie są wydajne, które nie są efektywne, które potrzebują jakieś subsydiowania z Ameryki, no to wykończy Amerykę. Dużo demokratów no to chce wprowadzić antymonopolowe przepisy, chce zlikwidować, no chcą niby wprowadzić równość konkurencyjną, ale nie za bardzo to jest prawdziwe. No część republikanów stara się wskoczyć również do tego. Starają się zatrzymać złączenia, jeżeli są jakieś potężne firmy, chcą zlikwidować, żeby nie było połączeń największych 80 firm, które są warte więcej niż 100 miliardów. No i to jest ta ingerencja w ten kapitalizm. No to nie jest jakiś dziki kapitalizm, po prostu w Ameryce ludzie patrzą na dochody. No częściowo to jest dlatego, że jest ten tak zwany 401k, no to jest ten drugi filar oszczędnościowy, no i firmy się łączą, rozłączają, sprzedają, kupują po to, żeby jakoś tam zarabiać, produkować i być bardziej wydajnym. No tutaj komuniści no to mówią, że to jest likwidacja konkurencji. No możliwe, że to będzie dwupartyjne poparcie dla Bidena. Biden, no to w jego mowie, no to była taka demagogia, która udaje taki common sense, czyli chłopski rozum. Biden zaczął obiecywać takie różne pierdoły. No zaczął przede wszystkim mówić, że to wszystko spowoduje to, że ceny lekarstw będą mniejsze. No wiadomo, że jak się rząd weźmie za takie rzeczy, to one nie będą mniejsze, tylko większe. No i obiecywał, że te słuchawki dla ludzi, którzy nie dosłyszą, będą tańsze. Także one ogólnie rzecz biorąc nie są dramatycznie drogie, są dostępne, no ale to jest to, przepraszam, to jest ta tak zwana kiełbasa wyborcza, że obiecują gruszki na niebie. No obiecuje tak jak Roosevelt, także wchodzi w cień tych wszystkich polityków. No ale jeżeli komunistom się to uda, no to będzie największe przejęcie władzy w ciągu ostatnich w zasadzie od lat 1930, kiedy rząd po prostu opanował wszystko. No i to jest Wenezuela. To już jest, powiedzmy, Wenezuela. Biden powiedział, że amerykańska ekonomia to nie jest o ludziach, którzy pracują dla kapitalizmu. On powiedział, że ekonomia amerykańska to jest, że kapitalizm ma pracować dla ludzi. No to już kompletnie zmienia i wtedy no to już zaczyna się czysty komunizm, tak? On powiedział, że kapitalizm ma pracować dla ludzi, a nie ludzie dla kapitalizmu. Jeżeli się zastanawialiście, gdzie stoi politycznie Biden i jego komuniści, no to właśnie tam stoi.
Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szareczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego monetyzowanego filmiku. Czasami tak, czasami nie. Jeżeli jest za bardzo kontrowersyjne, no to Biden wpada i cenzuruje. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów. No, widzicie, co się dzieje. Głosowaliście na socjalistę. Socjalista wprowadza socjalizm. Nie będzie dobrze. Nie wiadomo, po co przyjechaliście z PRL do Ameryki. Zdrowia dla normalnych.